Witajcie kochani. Dzisiaj będę robić przetwory, kiszonki głównie z czarnej rzepy. Czarna rzepa wygląda właśnie tak. I wczoraj zostaliśmy obdarowani taką skrzynką czarnej rzepy. To warzywo nie jest zbyt popularne w naszej kuchni. Myślę, że od czasu do czasu zdarzało się może nam zjeść jakąś surówkę z rzepy, może gdzieś w jakiejś restauracji. I była to taka klasyczna surówka, że po prostu rzepa była starta i do tego był zrobiony sos ze śmietany albo z jogurtu. Wczoraj natomiast właśnie u naszych przyjaciół jedliśmy taką surówkę z ananasem i to było bardzo, bardzo smaczne. Rzepa jest bardzo fajnym warzywem, które bardzo łatwo uprawia się, może być uprawiane w naszych ogrodach. Jest to warzywo korzeniowe, więc można je wspaniale przechowywać, na przykład zasypane w piasku. No i my, korzystając właśnie z tej okazji, że zostaliśmy obdarowani, chcemy wypróbować innych przepisów. Bardzo lubimy kiszonki, więc dzisiaj będę robić 3 rodzaje sałatki z rzepy na zimę. To będzie w wersji klasycznej rzepa kiszona i do tego przepisu mam rzepę pokrojoną właśnie w takie słupki. Rzepa po libańsku i tę rzepę po libańsku mam pokrojoną w kosteczkę. No i rzepa po koreańsku, do tego z kolei przepisu, pokroiłam rzepę na mandolinie w takie właśnie plasterki. Rzepa jest bardzo popularnym daniem w kuchni azjatyckiej, głównie właśnie w kuchni libańskiej, koreańskiej i jest tam jedzona do różnego rodzaju warzyw, też i do mięs, do kanapek, jako dodatek do różnego rodzaju dalszych potraw gotowanych czy na zimno. Co będzie nam teraz potrzebne, jakie składniki do przygotowania tego zestawu? Będzie potrzebna solanka. Tą solankę mam już zagotowaną, ostudzoną. Na każdy litr wody to jest jedna łyżka soli. Będą potrzebne nam buraczki. Buraczki pokrojone w kosteczkę. Szczypiorek, imbir, również pokrojony w takie talarki, papryczka chili, liście laurowe, pieprz czarny i czosnek oraz to, co właśnie dania koreańskie szczególnie bardzo lubią, to jest sos rybny oraz sos sojowy jasny. O sosie rybnym mówi się, żeby go nie wąchać, tylko z pełnym zaufaniem dodać do przepisu. Będzie jeszcze potrzebny ocet i cukier brązowy. Zacznę od przygotowania rzepy po koreańsku, ponieważ to wymaga najwięcej czasu. Ta rzepa musi poleżeć godzinę, żeby puściła sok, obsypana solą i cukrem, a w międzyczasie będziemy robić pozostałe potrawy. Zaczynamy w takim razie. Czyli tak pokrojoną rzepę przesypujemy do większej miski i posypujemy jedną łyżką soli, i dwoma łyżkami brązowego cukru. To po prostu trzeba wymieszać. Najlepiej jest to zrobić ręką. I tak obsypaną rzepę zostawiamy na godzinę, żeby nam wypuściła sok. Mm.
Zaczniemy, kochani, od rzepy po libańsku. I do tej potrawy będziemy potrzebować właśnie tę rzepę pokrojoną w kosteczkę, buraka surowego pokrojonego w kosteczkę, czosnek, który jest pokrojony w talarki, liście laurowe, czarny pieprz, no i solanka. I ta solanka, oj, jest pomieszana z octem w proporcji dwie części solanki, czyli litr wody i łyżka soli, dwie części wody i jedna część octu. Dobrze, teraz do każdego słoiczka wcześniej, oczywiście wyparzonego, włożymy listek laurowy, czy tam bobkowy, różnie się to nazywa. U mnie się w domu mówiło bobkowy. Kilka ziarenek pieprzu czarnego. Czosnek. O, tak postaram się mniej więcej rozdzielić. Te dwa słoiczki są większe. Nigdy tego wcześniej nie jedliśmy, więc jesteśmy bardzo ciekawi smaku. To gdzieś za 5 dni już będzie miało swój smak, tak jak większość kiszonek. I wypełniamy słoiki rzepą. Na to idzie troszeczkę buraka. Burak zapewne bardzo dobrze zabarwi rzepę, tak jak kiedyś kisiliśmy kapustę białą, zabarwianą właśnie burakami. I kapusta po jakimś czasie właśnie zmieniła kolor na czerwony i wyglądała, jakby to była kapusta kiszona, ale czerwona. Jeszcze troszeczkę. Trzeba może będzie to troszeczkę upchnąć, ubić, tak jak to zwykle się robi w przetworach. Dobrze. I zalewamy to za chwilę, zaleję to zalewą. I zalewamy solanką z octem. My zwykle w naszych przepisach dodajemy odrobinę cukru do potraw, a tutaj nie ma. Natomiast przed chwilą spróbowałam samej solanki z octem i to jest całkiem smaczne. Więc zobaczymy, co z tego wyjdzie. Od razu buraczki barwią. Zalewę. Po 5 dniach, po tygodniu, już będzie można próbować. No i trzeba będzie dorabiać zalewy, czy wystarczy. Starczyło. I po prostu dobrze to zakręcamy. Najwięcej pracy jest z krojeniem tego wszystkiego, a w zasadzie z obieraniem rzepy, bo to nie jest takie proste. Pierwszą potrawę mamy gotową. Teraz rzepa kiszona klasycznie. Moi drodzy, kiszona rzepa tradycyjnie. Oczywiście w źródłowym przepisie nie ma kopru, nie ma chrzanu i różnych innych przypraw, które daje do kiszonych ogórków. Więc mam wątpliwości i dlatego zrobię jeden słoik tradycyjnie, czyli tak jak ja robię ogórki kiszone, a 2 lub 3 słoiki, zobaczymy ile z tego wyjdzie, zrobimy według tego źródłowego przepisu. Więc najpierw źródłowy przepis, który mówi, że dajemy czosnek, liść laurowy, kilka lub kilkanaście ziarenek pieprzu i
rzepa. Bardzo jestem ciekawy, nigdy tego nie robiliśmy, nigdy tego nie jadłem. Jak kiszona rzepa będzie smakowała. Pozdrawiamy Mirka i Agnieszkę, od których dostaliśmy rzepę. Myślę, że tutaj wejdzie sporo, wiesz, w taki słoik. Tak. Może będziemy musieli donieść rzepę. Nie, wydaje mi się, że tak, że dwa słoiki wyjdą, tak. Czyli jeden tak, jeden tak. Mhm. Dla mnie kiszonka bez chrzanu i bez kopru to jakoś taka nie kiszonka. No, czegoś tu brakuje. Za kilka dni sprawdzimy, bo to się ukisi za kilka dni. To właśnie będziemy mogli spróbować. Może zrobimy shorta i damy wam znać, jak to smakuje. No i to powinno wystarczyć. Zalewamy solanką. Tam ci wystaje chyba jeden kawałeczek, nie szkodzi? Normalnie nie szkodzi w ogórkach kiszonych, ale tutaj może faktycznie. Zakręcamy i gotowe. Może mniejszy weź słoik, bo nie wiem, czy starczy. Starczy, tak. A teraz według przepisu na tradycyjne ogórki. Kolendra. To jest ziele angielskie. Czyli pieprz już pomijasz? Pieprz pomijam. Nie daję pieprzu do kiszonych ogórków. I gorczyca. Oj, za dużo. Dobrze. Teraz mój ukochany koper. I układamy jak ogóreczki. Wejdzie, widzisz, do takiego słoiczka. No jest zapełnione. Jeszcze na wierzch damy odrobinę kopru. Chrzan. I zalewamy solanką. Może jeszcze tego czosnku. Zawsze mam w głowie to, co mówił mój ojciec. Dużo chrzanu, dużo czosnku, dużo kopru i wtedy na pewno wyjdzie. I gotowe. Zapraszam na przepis. Rzepa po koreańsku. Rzepa puściła sok, co tutaj już widać w misce. I teraz używamy już tylko rąk. Takie jest również zalecenie w przepisie, żeby robić to rękoma. Trzeba to dobrze odcisnąć. Odciśnięty sok zostawiamy, on nam jeszcze będzie potrzebny później. A, miska z powrotem. I teraz dalej, znów używając rąk, wymieszać trzeba rzepę z pozostałymi składnikami. Czosnek to będzie przeciśnięty przez praskę, pokrojona drobno papryczka chili. Imbir pokroiłam drobniej aniżeli w te plasterki, bo wydaje mi się, że
wtedy sprawiedliwiej trafi do wszystkich słoiczków. Szczypiorek, sos rybny i sos sojowy. To będzie chyba bardzo ostre, bo sama rzepa jest ostra w smaku, chociaż ta już straciła trochę, prawda, na tej ostrości. Ale jeszcze mamy papryczkę, chili, imbir, czosnek, to wszystko są bardzo wyraziste składniki. Czosnek, 5 ząbków czosnku, 1 papryczka chili. Jeżeli ktoś nie lubi tak ostrego, to niech nie daje tyle. Szczypior, imbir. I teraz sosu sojowego, jasnego, 2 łyżki. A sosu rybnego, 3. Akurat, proszę. 3. Rzeczywiście lepiej go nie wąchać. I teraz trzeba te wszystkie składniki dobrze ze sobą wymieszać. Oczywiście nie mogliśmy się powstrzymać, żeby spróbować. I co powiesz o tym, kochanie? Ja przypuszczam, że to ci będzie bardzo smakować. Mi to już smakuje. No właśnie. Zobaczymy po 3 dniach. No właśnie. To też upychamy w słoiczku. Tak, bo to ma stać 3 dni. 3 do 5 dni, tak? 3 do 5 dni i wtedy już będzie wiadomo. Zostawimy trochę miejsca na ten sok. Ale to jest już bardzo dobre, naprawdę bardzo, bardzo dobre. Może staniemy się właśnie zwolennikami rzepy, bo my do tej pory nie jedliśmy. Jadłeś rzepę do tej pory wcześniej? Nie. Okazjonalnie tylko pamiętam, że nieraz ja brałam taką surówkę właśnie. Tak, to już puszcza sok, znaczy dalej puszcza sok. A, pewnie dlatego tych słoików nie dokręca się tak mocno. Słoiczki potem wytrę. Czyli widzisz, będzie na 3 słoiki. Jeśli coś zostanie, no to najwyżej od razu to zjemy. Tak, ja zostawię jednak na ten sok, tu nawet troszeczkę wezmę stąd i to po prostu zjemy. Tak, wycieramy. I po to jest nam właśnie ten soczek, znaczy woda, tak, która wyciekła z rzepy, żeby to od góry zalać. I dokręcamy lekko. Zapowiada się to naprawdę bardzo, bardzo pysznie. Każdy z tych wariantów kiszonej rzepy powinien stać 5 dni i wtedy można próbować. Nie musi to być zrobione z takiej rzepy, jaką my mieliśmy, czyli z tej podłużnej, czarnej rzepy. To może być okrągła rzepa biała, to może być rzepa, która akurat rośnie jeszcze w waszym ogródku. Czemu nie? Trzeba próbować nowych smaków. My do tej pory tego nie jedliśmy, więc
w szorcie, za kilka dni zdamy Wam relację. Bardzo zapowiadająca się pysznie, rzepa kiszona po koreańsku, rzepa po libańsku z burakiem i rzepa klasycznie kiszona, to znaczy klasycznie kiszona według tamtej kuchni i klasycznie kiszona według naszej kuchni. Zobaczymy, co z tego wyjdzie.